Cześć, witajcie tutaj Detailingowy Dziadzia, produkt od widza, Gion Ceramic QD. Produktem się jeszcze nie bawiłem, nie miałem przyjemności, zapach. O, prep, idealnie, fantastyczny zapach, już mnie kupił, uwielbiam zapach prepa od Giona. Teraz tak, dlaczego na Audi? Z tego względu, że zdechły mi tu trzy woski. Hydro zresztą widziałeś na początku. Jak się ma, słabo. Wziąłem też wodę. Sprawdzę jak nigdy, jest okazja, sprawdzę też hydrofobowość. Auto zrobi po aplikacji tego Quick Detailera 1000 km i kolejne mycie zobaczymy, czy będzie siedział. Ogólnie tego nie robi, ale jest okazja, więc się poświęcę. Mikrofibra, a wezmę klasycznie pluszaczka tuściutkiego z krótkim włosem. Sprawdzimy też później, kurczę, jak będzie z aplikacją na mokro. No dobra, to co? Pstryk. No, tutaj się trochę namacham, ale nic. Dobra. I zobaczymy, co się dzieje. Przyciemnienie sprawdzamy? Nie, chce mi się. O, ale poślizg. Ojej. Ale brzytwa. O kurde, słuchaj. Ale fantastycznie. No i to jest Quick Detailer. I ten zapach. O, zajebiście. Naprawdę. Bomba. O kurde. No, muszę ci powiedzieć, że ogień i dym. Połysk, już widzę. Połysk, poślizg. Rewelacja. Nie, jednak pójdę po taśmę i sprawdzę przyciemnienie, bo coś mi się wydaje, że ładnie wygarnął mi tutaj ziarenkiem. Możliwe, że trochę przyciemnia. I już. No i teraz stanę sobie z daleka, stanę sobie z bliska. Słuchaj, zajebiście, naprawdę. Idę po taśmę. Na chwilę obecną jestem pod wrażeniem. Na kolano, albo tu niech sobie leży. Bajka, docieranie, w ogóle bezproblemowe, bezproblemowe. Taśmą jedziemy od góry do dołu. Inaczej nie sprawdzimy. O, pstryk. I co robimy? Na szmaciszczy. Coś tu jest na szmaciszczu, dobra. Słuchaj. Rozprowadzam sobie, ale zajebiście, naprawdę. Pstryk. Idealne, idealny Quick Detailer. Do tego jeszcze ten odparowuje natychmiast. Poślizg, połysk, wszystko jest na miejscu tak, jak być powinno. Ale bajka, super. I co my tu mamy? Wiesz co, nic się nie dzieje. Tu widzę, gdzie taśma była, ale to... Nie mogę powiedzieć, że on przyciemnia. Na pewno nie przyciemnia. Dobra, jedziemy dalej, bo mi się nim zajebiście pracuje. Namachę tu go, natrzaskam tu, przegnę teraz ilością. Tak, zobaczymy, jak będzie go dużo. Dużo. Słuchaj, odparowywanie. Mamy 20 stopni. Znika. Ha, obłędny produkt. Super. Ale bomba. I teraz docieranko. Rewelacja. Super. Słuchaj, nie napracuję się przy tym produkcie. Naprawdę. Połysk jest po prostu idealny. Już widzę, jak on uzupełnia powłoki jak powłoki, ale wosk Giona. Idealnie. To jest właśnie to uderzenie. Tak jakbym położył wosk Giona. Naprawdę. Eudolnięcie jest naprawdę srogie. Super. No tam Świnoujście, szykujcie się, bo wjeżdżam z tym połyskiem, więc tam myć fury, kurde, nie będzie lekko. Super, dobra. Ostatnie podejście. Odwracam mikrofibrę. Pyk, na suchą. I słuchaj, tą jedną mikrofibrą oblecić całe auto taką. Bez problemu. Na mikrofibrę, zobacz. Ciach, ciach, ciach. Rozprowadzenie. Tu zostały po wodzie. Zbierze. Zaraz zobaczymy. Odwracam mikrofibrę. Już.
po zabawie. Słuchaj, tu trochę wody załapał. Właśnie zaraz sprawdzimy, jak z wodą będzie. Bomba, naprawdę. Śmiem twierdzić, że tak troszeczkę pod Watergolda podchodzi. Naprawdę. Kurczę, muszę sobie te dwa skurczybyki porównać. I zrobię porównanie. Prędzej czy później zrobię. Na jednym panelu z tego względu, że no robi robotę. Zobacz, co się dzieje. Ha! O, panie. No, na chwilę obecną rozwaliło mi łopaty. Zmierzył mnie troszeczkę produkt. Tak lubię. I to jest właśnie przyjemność z pracy. Nie napracowałem się, a zobacz. Szarpnięcie jest niesamowite. No tak jeszcze chwilę pochodzę i się podjaram, bo aż gęsiej skórki dostałem. To jest właśnie detailing. O, miło. Jaram się. Mega się jaram. Super. Kurde. Góra. Jedziemy. Zaraz zobaczymy szyby, jak go lubią. Czuję, że on wszędzie będzie się... Nie, no, no zobacz. No to jest jakaś miazga. Zajebiście. Ha, dobra, to już sobie wyobrażam. Pomyśl sobie, że położyłeś sobie woz Giona i uzupełniasz go tym skurczybykiem. Na dzielni jesteś królem. Naprawdę. Dobre ziarno na lakierze. Zresztą jaki lakier by nie był. No, robi mega robotę. Ja pierdzielę. Dobra, teraz hydro sprawdźmy. Zobacz zjazd. Najwyższy level. Mówię, no nie przypomina CC Watergolda. Naprawdę, zobacz. Ogień. No, no co ja ci mogę powiedzieć? No widzisz, co jest grane. Pierwszy raz użyłem produktu i jest bezproblemowy. Idioto odporny produkt. Uderzenie jest po prostu kosmiczne. Tu na butniku to mi... No miazga, miazga, miazga. No dobra, zobaczmy, czy woda go lubi. Uwielbia go woda. Zobacz, do osuszania. Patrz, jak zjeżdża. Patrz, jak się z wodą lubi. Skurczybyk. Patrz, co się dzieje. Oj, być może mam nowego króla. Uuu, panie, poślizg. Zobacz, co się dzieje. Zero wysiłku. Nic, kompletnie. A teraz wezmę w ogóle króciutkim włosem. Tutaj, jaką mikrofibrę, słuchaj, byś nie wziął, jest po prostu fantastycznie. Zobacz, z wodą, ja tu się w ogóle nie napracowałem. Ale zajebisty produkt. No dobra, słuchaj, no co ja ci będę więcej mówił? Ja osobiście muszę go porównać z CC Watergoldem. On może nie robi takiego maksymalnego szkła jak CC Watergold, ale połysk jest po prostu niesamowity. No rozwalił mnie, naprawdę. Rozwalił mnie na łopaty. Zajebiście. No dobra, słuchaj, nie będę ci przymulał. Produkt banalnie prosty w aplikacji. Banalnie, po prostu banał. Na mikrofibrę rozprowadzasz, docierasz, masz zajebiste hydro, zajebisty połysk i czuję, że uzupełnienie wosku to będzie po prostu ogień. Wosk Giona i te dwa produkty widzę razem, zdecydowanie. Na powłokach też, ale kurczę, no w sumie może i sprawdzę na powłoce, wiem co zrobię. Tu mam słabe hydro, oddzielę taśmą. Tu jest powłoka, która roczna i przeatakowałem ją chemią mocną. I niestety widać, że się kończy, a dzisiaj umyłem szamponem, który też nie wybacza błędów, niestety, jeżeli chodzi o zabezpieczenie i pokazał, że jest tu słabo. Więc pamiętaj, tu ten panel i ten, zobaczymy różnicę jak przyjadę. Co robię? Odwracam mikrofibrę, cały czas ta sama, mała, mięsista, z krótkim włosem. Aplikuję. Tarararara. I rozprowadzam. A, jeszcze na szybę mam sprawdzić. Ale miękko. Kurde, co on mi... On mi jakiś produkt przypomina, wiesz, taką miękkością. Na folię też zresztą. Odwracam, docieram. I zapominam. Poślizg. Wszystko jest tutaj idealnie. Ja bym tu nic nie zmieniał. Kompletnie. Naprawdę. Zapach, poślizg. Wszystko od początku do końca mi tutaj pasuje. Tak naprawdę dla mnie to jest taki idealny produkt. Zobaczmy. I tutaj sprawdźmy przyciemnienie. Słuchaj, może odrobinę przyciemnia. Ale to odrobinę, tak kurczę, z daleka. Znaczy ja wiem, gdzie była taśma. O, teraz znikło i już nie widzę tego przyciemnienia. Ale nic, pamiętaj. Następne mycie, tu była taśma. Przed pierścieniami
była taśma. Będziemy widzieć, jaka będzie różnica, jak uzupełni powłokę roczną, która no niestety na... No widać, że już ją podgryzło, szczególnie tym, że wjechałem z mocną chemią na tę powłokę i okazało się, że nie jest mocnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o sprawy chemiczne. Teraz tak, o chemię samochodową, sprawy chemiczne. Co chciałem powiedzieć dalej? Kurczę, zjadłem, widzisz. Dobra, nic. Szyby, właśnie, na szyby. Miałem sprawdzić szybki, jak to się będzie zachowywać na szybach. Din, 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 din. Tu. Rozprowadzenie. Din, 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 din. Widać, jaki mam fryz wyjściowy, jaka brudna koszulka. Widzisz, nie? Słuchaj, zniknął. Perfekcyjnie. No, słuchaj, bomba, rewelacja, ale skurczybek. Tak sobie pochodzę jeszcze, jaram się strasznie, wiem, że przedłużam, ale uwierz mi, że no jest moc. Teraz tak, poślizg. Jakby ci to zobrazować, kurde, nie mam czym. Poczekaj, czym by ci to zobrazować? Ja pierniczę, poślizg. Szorstko, 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 i poślizg taki, że bacz. Zobacz, le, ciągnę, 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 fu, i przyspieszenie. Obłędny. Masakryczny poślizg. Fu. Coś niebywałego. Jeszcze jedna rzecz, plastik. Plastik fantastik. Zobaczmy, czy lubi. Zobaczmy, czy lubi plastik. Jak usiądzie, zobaczymy hydrofobowość za po 1000 km. Dobra, okej. Okay. Żona z tyłu za mną stoi, pewnie chce być w kamerce. Chcesz być w kamerce? Co? Czy nie chcesz? Szanowna żono, no powiedz, chcesz czy nie? No dobra, na plastiku też fajnie siedzi. Trochę go przyciemnił, słuchaj. Delikatnie go przyciemnił. Powiedz mi, podoba ci się uderzenie z tej strony? Co stoisz? Ale wiesz co, nie, nie, tu, 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 tu. Błotnik, tu. Błotnik te... Jak? Nieźle. Nieźle, nie? Powiedziałbym nawet, że zajebiście, co? Zobacz tutaj błotnik. Jest mistrzostwo, co? A teraz chodź zobaczyć różnicę tutaj. Weź sobie przeciągnij ręką, delikatnie, i powiedz mi, czy widzisz różnicę. O, z tej strony i podjedź sobie tutaj w ten, no. Wszystko. O, właśnie, i wszystko. No i to jest konkretny tester, nie to, co ja chodzę i udaję i kombinuję. Że naprawdę ci powie, chyba. No dobra, słuchaj. Tak? Akurat na wyjazd? No to cudownie. No tak jak słyszałeś, kurczę, widzisz. Mamy pecha co do psów. Z pierwszym, jak wyjechaliśmy na wakacje, dostała miesiączkę. Miesiączkę? No tak, miesiączkę. A teraz wyjeżdżamy. Drugi piesek, który kupiliśmy, Shih Tzu. Pierwszy wyjazd na wakacje i też miesiączka, więc... Chyba jest to przypisane do nas. No dobra, słuchaj. Jakby tu określić ten produkt? Brak słów. Na chwilę obecną ze wszystkich kudeków, które ostatnio używałem, mistrzostwo. Naprawdę. Rewelacja. Rewelacja. No, uderzenie jest po prostu najwyższy level. Śliskość najwyższy level. Aplikacja najwyższy level. Wykończenie najwyższy level. Tutaj na mokro najwyższy level. Tak naprawdę ten produkt jest idiotoodporny. Na plastiki, na szyby, na wszystko. Na wszyściuteńko. W każdym miejscu, jakim byś nie położył, uzupełni ci fantastycznie. Czyli podbije połyskiem, hydrofobowością. A, i na plastiku ewidentnie tutaj tak. Tak naprawdę go tak troszeczkę gosto tak go przyciemnił. I oczywiście co? Poślizg. No dobra. Myślę, że autko zrobi z 1000 km i zobaczymy, czy jeszcze produkt będzie siedział. Zresztą, no tak, bo położę wosk, zaraz, tu będzie pierwsza aplikacja, druga, trzecia. Możliwe, że sprawdzę, bo jest tak zajebisty, że sprawdzę, kurczę, tylny błotnik poświęcę na test trwałości tego skurczybyka. Tutaj wcześniej siedział Reborn od manufaktury wosku i zobaczymy, ile posiedzi ten skurczybyk. Fantastyczny produkt, jaram się i na pewno go kupię, to jestem więcej niż pewien. Na bank muszę go mieć w swoim arsenale. Niech stoi, niech oko cieszy. Dzięki za obejrzenie. Nie, nie, dzięki za obejrzenie. Zapraszam cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak będzie wyglądać sytuacja po 1000 km.
No i jak tam nasz kudeczek? Jak myślisz? Liźnięte, ponad 1000 kilometrów. Zobaczmy. Siedzi. A co lepsze, połysk w dalszym ciągu, jak tam stał, był rewelacyjny. Tył, o wiele lepiej. Też dobrze. No to co? No to siedzi. W dalszym ciągu siedzi. Oklej, 1700 km za nami. Jak to się ma? Umyłem tylko i wyłącznie tę stronę. Mycie całego auta dopiero popełnię za chwilę. Wiadomo, że grzeje. Zobacz, jak się sprawa ma, jeżeli chodzi o cropping. No ładnie siedzi. Ładnie. Cały czas jest. Tu już zaczyna zjeżdżać, czyli już coraz mniej zabezpieczenia. Można powiedzieć, że tak idealnie, tafla, mało wody. I tutaj też super. Rewelacja. I w dalszym ciągu widać, że jest połysk na tym panelu. Teraz tak, jeżeli chodzi o produkt. Wiadomo, że tutaj jeżeli chodzi o przejechany dystans, no, jeżeli chodzi o trwałość, też w jakich warunkach i jak często myty, no nie da się ukryć, że tutaj dotknięcie mechaniczne właśnie, czyli mycie też, jakby nie było, produkt delikatnie ściera. Więc no myć nie było wiele, ale sam fakt, że jest to quick detailer, przejechane kilometry i to jak się zachowuje, samo oczyszczanie, latem oczywiście, zimą, myślę, że też będzie fenomenalnie. Teraz będę chciał, a porównałem sobie z, na innym aucie, porównałem sobie z CC Water Goldem i słuchaj, aplikacja, no baną, tak jak i CC Water Gold, z tym, że tu jest przyjemnie, bo ładniej pachnie. I osobiście, jakbym miał się sugerować między tymi dwoma produktami, wybrałbym chyba korzystniejszy cenowo. To na pewno. Kolejna sprawa, uzupełnienie powłoki. Z tyłu nie myłem. Tu jest tylko piana była zarzucona, która już, widzisz, woda przyschła, będzie jeszcze raz myte. Widzisz różnicę? Zobacz, siedzi. Wycieraczka. Zobacz, plastik. Siedzi. Uwielbia wszystko. Szybę, plastik, wszystko. Produkt jest obłędny. I teraz będę chciał, na sam koniec, tak naprawdę na chwilę obecną, czyli tam się czeka jeszcze kilka rodzynków, jeżeli chodzi o quick detailery, które mogą namieszać. Na chwilę obecną to jest mój ulubiony. Naprawdę. Byłem u szamana, nie miał na miejscu, więc zamówił. Czekam na pełną butlę. I teraz tak, kolejna rzecz. Będę chciał Ci pokazać, jak wygląda sprawa z osuszaniem, czyli aplikacja na mokro. Pstryk. Niestety taki atomizer. Słabo to wygląda, nie? No niestety. Tu jest dużo wody. Zobacz, jak pięknie zjeżdża. Uwielbia wodę. Uwielbia. Naprawdę król. Mega król. Zaraz zobaczysz. Oczywiście wezmę do tego mikrofibrę od Zerdy, bo jest idealna do takich spraw. Film zresztą się pojawi jeszcze przy innym quick detailerze. I co teraz robię? Napiję się kawy. Jest. I ten magiczny splot. Zobacz. Patrz, co się dzieje. Ciach. Ciach. I ciach. I cały czas ta jedna strona. Tu, gdzie jest mokro. Ciach. Ciach, osuszanie. Uwielbia wodę. Uwielbia. Cały czas mokra strona i ten zapach. No i teraz się już uzupełniła na maksa. Tym produktem, zobacz, połysk, co się dzieje.
Obłęcu. Ogień. Odwracam, słuchaj, tę mikrofibrę. Składam na 4. Albo nawet i na 2. To już zależy, jak ci wygodnie. I docieram poślizg. Obłęd z wodą. Słuchaj, zminimalizowanie zarysowania. Level mistrz. Zobacz, co się dzieje. Na mokro. I tak proponuję, jak go kupisz, sobie używać do osuszania. Oczywiście jako quick detailer klasyczny też jest rewelacja. Produkt ogólnie jest bomba. I żeby nie było, CC Water Goldem tak przyjemnie na mokro się nie pracuje. I tu jest przewaga tego produktu. Zobacz. No zajebiście, zobacz uderzenie. Ogień. I powróciło to, co było. On troszeczkę przygasł po tym czasie, ale zobacz. Wjeżdżam z myjką. I obrzydliwy zjazd. Mega, co? Fenomenalny produkt. Ktoś kiedyś się mnie zapytał na Facebooku, czy na YouTubie nawet napisał gdzieś pod jakimś filmie pytanie, jakbym miał wybrać jedną firmę. Ja się nigdy nie chciałem określać. Jakbym miał wybrać jedną firmę, jakbym miał do wyboru tylko jedną firmę i miałbym tylko nią działać, co by to było? To byłby Gion. Z tego względu, że szukam złego produktu od nich. No i słabo. Tak naprawdę ja osobiście jeszcze nie trafiłem, żeby był jakiś taki beznadziejny. Naprawdę. Nie trafiłem. Może był delikatnie coś tam słabszego, ale nie było tak, że był dramat. No i wodorosty. Zobacz. I znowu osuszanko. I tu już mam poślizg mega. Zobacz, co się dzieje. Zbieranie wody. Rewelacja. Słuchaj, z czystym sumieniem polecam. Na chwilę obecną naprawdę ten produkt, jeżeli chodzi o Quick Detailer, jako Quick Detailer miażdży. Na mokro, na sucho, na szkło, na plastik. Na oponach nie sprawdzałem, nie ma sensu. Na felgi. No na co byś go nie zarzucił? Uzupełnianie powłoki, ogień. No widziałeś, cały czas on siedzi. I co lepsze, trwałość. Trwałość naprawdę i przy osuszaniu na mokro minimalizowanie zarysowania, level mistrz. No dobra. W sumie ten film miał być zimą, ale z tego względu, że produkt jest mega zajebisty, wskakuje, kurczę, nie wiem, co dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy u mnie środa, może jutro. Tak, środa, dzisiaj mamy 10 bodajże chyba, sierpnia. Więc jutro, jak się uda, 11, film o godzinie, oglądasz właśnie 18. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!